Już po raz 10 w piątek 10 lutego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu odbyła się submisja drewna szczególnego. Do sprzedania zostało przygotowanych blisko 1900 metrów sześciennych wyjątkowego drewna. Tutaj na terenie Nadleśnictwa Świdnica mamy odpowiedni plac do tego, aby składować takie duże ilości tego drewna. W największej ilości jest tutaj dąb. Mamy kilka sztuk olchy, jest kilka sztuk jawora, jest jedna sztuka klonu, a nawet zdarzył się w tym roku modrzew. Drewno, które się tutaj znajduje, jest drewnem specjalnego przeznaczenia. To jest drewno wyjątkowe, to jest drewno cenne. Każdy z oferentów, który tutaj przyjeżdża, szuka asortymentu, którym byłby zainteresowany. Drewno jest przycięte na takie handlowe długości, prawda, które najbardziej interesują klientów, czyli 2,5-3 metry. Jest to submisyjna forma sprzedaży drewna, czyli jest to forma przetargu ofertowego. Drewno jest wyeksponowane, tak jak tutaj widać. Każda sztuka stanowi osobny los, jest zanumerowana, jest sporządzony specjalny katalog tychże losów, w których jest podany gatunek, pochodzenie tego drewna oraz parametry, długość, średnica i masa. Sprzedaż drewna specjalnego odbywa się w formie ofertowej. Dzisiaj jest taka sytuacja, że mamy rynek klienta, prawda, i to klient decyduje o tej cenie, jaką jest gotowa zapłacić. Tutaj klient, chcąc mieć pewność, że nabędzie ten towar, no będzie musiał niestety zaproponować tą cenę maksymalną, powiedzmy, którą według niego można zapłacić za dany kawałek drewna. Konkurencja cenowa jest bardzo duża, a na submisję drewna specjalnego przyjeżdżają co roku oferenci z takich krajów jak Estonia, Niemcy czy Austria. No to są klienci, którzy praktycznie co roku biorą udział w tych naszych submisjach. Jednym z elementów działalności Lasów Państwowych jest jak najlepsze wykorzystanie surowca drzewnego. Taka forma submisyjna daje możliwość sprzedaży surowca wysokiej klasy w najlepszej cenie. Jest to rzadki surowiec, w związku z tym popyt na niego jest duży i dlatego musimy to w ten sposób stawić do sprzedaży. Jesteśmy najlepsi w Europie. Mamy się z czego cieszyć, jesteśmy dumni z tego, że tak prowadzimy nasze polskie lasy. Zainteresowanie takim surowcem jest bardzo duże, a oferowane ceny sięgają nawet kilkunastu tysięcy złotych za metr sześcienny drewna.